Ukochani w Chrystusie Panu, w pierwszym dzisiejszym czytaniu Salomon, najbogatszy człowiek tamtych czasów na Bliskim Wschodzie, cieszący się ogromnym uznaniem przez swoją mądrość, rozmyśla o losie człowieka, wszystkiego w życiu użył i na koniec stwierdził: to wszystko marność. Bo nasze życie tutaj jest tylko epizodem, małym wycinkiem. Nasz Ojciec, który jest w niebie, stworzył do tamtego życia. To dlatego Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział, żebyśmy nie mieli wątpliwości: idę do Ojca, przygotuję wam miejsce i zabiorę was do siebie. My wszystko wiemy. Ale z drugiej strony popatrzmy na dzisiejszą Ewangelię. Pan Jezus wyraźnie tłumaczy, co przed Nim, czym się będzie kończyć Jego droga w Jego ludzkiej naturze tu na ziemi. A najbliżsi Mu uczniowie, apostołowie nie rozumią tego. Ja jako egzorcysta temu się nie dziwię, bo miałem kilkoro studentów, którym tak zawiązał zły umysł, że nic nie mogli zdać. Po jednym egzorcyzmie jak ręką odjął u wszystkich siedmiorga. I dlatego w naszym życiu musi być dużo modlitwy, żeby Boże światło dotarło do naszych serc. Żebyśmy prawdę Bożą pojęli tak, jaka ona jest. Bo ona jest chlebem dla nas, dla naszej duszy. Bo Syn Boży karmi nas podwójnym chlebem. Chlebem słowa, czyli prawdy Bożej, i Eucharystią, co jest niepojęte dla nas tu na świecie, swoim własnym ciałem. Nad tym można kontemplować zawsze i tak do końca nie pojmiemy w tym życiu. My jesteśmy w takiej szczęśliwej sytuacji, bo my jesteśmy tak ukochani, że Ojciec jedynego Syna, przecież my o tym wiemy, zesłał, aby nas jako swoje dzieci ratować. Pan Bóg nas przeogromnie kocha. W naszym życiu bardzo rzadko kontemplujemy tę prawdę, że jesteśmy ogromnie ukochani, każda i każdy. Patrzcie, Pan Bóg się podzielił jakąś nieskończenie maleńką cząstką swojej miłości. Tajemnicą miłości matki i ojca. Jak oni kochają swoje dzieci. I pomnóżmy to przez nieskończoność, tak nas Pan Bóg kocha.